Trzech Głównych. Mysz, która ryknęła. W pozostałych rolach. Scenariusz. Zdjęcia. Muzyka. Ladies and gentlemen. Z przyczyn, które wkrótce Państwo zrozumieją, twórcy tego filmu proszą, aby nikomu nie wyjawiać tego, co za chwilę zobaczymy. Dziękuję. Przenosimy się do niepodległego Wielkiego Księstwa Fenwick, najmniejszego państwa na Ziemi. Ten maleńki naród żyjący w dobrobycie zajmuje terytorium o powierzchni około 25 km kwadratowych w Wysokich Alpach. Gdzieś... Przepraszam. Tutaj? Przepraszam, tutaj. Księstwo Fenwick założył w 1430 roku Sir Roger Fenwick, ubogi, lecz uczciwy baronet brytyjski, któremu przypadł do gustu ten skrawek ziemi, więc się tu przeniósł. Dzięki niemu to miejsce jest jedynym anglojęzycznym krajem na świecie. W czasach współczesnych włada nim księżna Gloriana XII, bezpośrednia potomkini Sir Rogera, uwielbiana przez swoich poddanych, który 27 lat wcześniej zaginął podczas polowania na tygrysy. Księżna wykazuje żywe zainteresowanie dobrobytem swojego kraju. Oto parlament Fenwick i jego premier, hrabia Rupert Mountjoy, absolwent Oxfordu i Cambridge. A oto las Fenwick. Zagajniki i ich futerkowi mieszkańcy znajdują się pod opieką leśnika, Tulliego Bascomba, który sprawuje ów urząd dziedzicznie. Armia Fenwick. Księstwo nie prowadzi wojen od 500 lat, ale łuk wciąż pozostaje oficjalnym uzbrojeniem armii. Żołnierze ćwiczą pod okiem Tulliego Bascomba, który jest również dziedzicznym feldmarszałkiem i głównym konstablem sił zbrojnych. Cel? Pal. Mieszkańcy kraju są bardzo do siebie podobni za sprawą założyciela państwa, który był jego ojcem pod wieloma względami. Źródłem dobrobytu kraju jest jego jedyny towar eksportowy. Pino Fenwick, miejscowe krzepkie wino o męskim, przyjemnym bukiecie. Z nieznanych powodów największym odbiorcą tego wina były zawsze Stany Zjednoczone. Dzięki temu i alpejskiemu klimatowi mieszkańcy księstwa zawsze żyli w szczęściu. Niestety w 1959 roku winiarz z Kalifornii wypuścił na rynek podróbkę Pino Fenwick, którą nazwał Pino Enwick. Producent zorganizował kampanię reklamową i sprzedawał wino po niższej cenie. Wkrótce potem Pino Wielkiego Księstwa Fenwick zniknęło z amerykańskiego rynku, w związku z czym w Wielkim Księstwie Fenwick zapanował kryzys gospodarczy. Pewnego dnia... Gentlemen, proszę o ciszę.
Przez was zgubiłam oczko. Przepraszam, Wasza Wysokość. Ale czy premier wystosował protest do rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie owego producenta i jego lichej imitacji? Wysłałem 3 listy protestacyjne, ale sprawę komplikuje fakt, że nigdy nie uznaliśmy Stanów Zjednoczonych i musimy wysyłać protesty przez Monte Carlo. Niestety były ignorowane do dziś, kiedy otrzymałem to. Co to jest, Bobo? Broszura z ich Departamentu Rolnictwa o tym, jak uprawiać winorośl na wino. Zbankrutujemy. Już zbankrutowaliśmy. Od dziś żyjemy ze skarbonki. Gdyby żył mój biedny Leopold. Wasza Wysokość, panowie. Stoimy na skraju katastrofy. Jest tylko jedno wyjście. Wojna. Musimy wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym. Nie wygramy takiej wojny, ale możemy wygrać pokój. Przemyślałem tę sprawę dogłębnie i jestem pewny, że mam rację. Pamiętajmy, że Amerykanie to osobliwy naród. Inne państwa rzadko wybaczają cokolwiek. Amerykanie wybaczają wszystko. Najbardziej lukratywnym przedsięwzięciem dla każdego kraju świata jest wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym i ją przegrać. Kiedy agresor zostaje pokonany, Amerykanie ślą żywność, maszyny, odzież i pieniądze, by wspomóc swoich byłych wrogów. Innymi słowy, wypowiadamy wojnę w poniedziałek. Przegrywamy ją we wtorek, a do piątku nasza sytuacja zmienia się niewyobrażalnie. Czy to jest uczciwe, Bobo? Raczej nie. Ale bardzo praktyczne i bezbłędne pociągnięcie. Daję słowo, że w ten sposób rozwiążemy wszystkie nasze problemy. Nie mamy armii. Po co komu armia? Wystarczy 20 ludzi. Kto ich poprowadzi? Tuli Baskong, nasz dziedziczny feldmarszałek i główny konstabel. Tylko nie on. Miły chłopak, ale niezbyt dobry w grach zespołowych. Nie nadaje się na taką misję. Ma zapadniętą klatkę piersiową, zajęte zatoki, platfusa, migreny, klaustrofobię i za wysokie ciśnienie. Oprócz tego cierpi na krótkowzroczność i lęk wysokości. Nie będzie się wspinał na szczyty Alp. Wystarczy, że dowiezie ludzi na miejsce. Po wylądowaniu w Nowym Jorku bez wiz wszyscy zostaną aresztowani. I na tym koniec. Nie życzę sobie, żeby ktoś ucierpiał. Powiem Tulemu, żeby działał ostrożnie. Wyślemy z nim Willa Buckleya. Służył jako sierżant brytyjskiej armii podczas poprzedniej wojny. Będzie tłumaczem. Panowie, możemy wybierać między bankructwem a dobrobytem. Na co się decydujemy? Zgłaszam wniosek o wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym. Jako przywódca partii zwykłych ludzi oświadczam, że wojna to obrzydliwe barbarzyństwo i jako taka nie jest do pomyślenia. Popieram wniosek premiera. No to mamy wojnę z Ameryką. Dobra robota. Historyczna chwila. I bardzo dochodowa tusza. Will, zanieś to na pocztę i wyślij jako przesyłkę poleconą. Kości zostały rzucone. Dla nas to kwestia być albo nie być. Oto jest pytanie. Kto nie działa, niczego nie zyskuje. Chodzi o naszą ojczyznę. Tak, wznieśmy toast za naszą chwalebną porażkę. Czego chcesz? Wolałbym nie jechać. Nie rozumiem, jestem zaskoczony. Chyba wiesz, jak bardzo potrzebujemy pieniędzy. Tak, ale nie chciałbym zostawić lasu w sezonie godowym. Ta sprawa jest ważniejsza od okresu godowego. Ojczyzna cię wzywa. Tak. A teraz biegnij zebrać armię. Tylko nie zrób czegoś, co zezłościłoby Amerykanów. Na pewno będziesz zachwycony. Znakomita zabawa, a podróż morska świetnie ci zrobi. Cierpię na chorobę morską. Z nowoczesnymi stabilizatorami i wyposażeniem będziesz się czuł na statku jak w łodzi. Właśnie w łodziach cierpię najbardziej.
Spójrz, całkiem ich sporo. Przypuszczam, że nie zechcą jechać. Niedługo żniwa. Będę musiał odwołać się do ich patriotyzmu. Mężowie Fenwick, kochacie swoją ojczyznę? Tak. Czy na dźwięk słów Wielkie Księstwo Fenwick wasze serca przepełnia duma? Tak. A kiedy ojczyzna was wzywa, czy jesteście gotowi się zaciągnąć? Nie. Chyba nie jestem w tym dobrym. Zostaw to mnie. Potrzebuję 20 ochotników. Ustawić się w szeregu. Baczność. Oto jak przedstawia się sytuacja. Jesteśmy w stanie wojny. Przypuścimy inwazję na Stany Zjednoczone. Pozwólcie, że wam wyjaśnię. Mówiłem, że nie będą chcieli się ruszyć, bo mają żniwa. Ja im pokażę żniwa. Mężowie Fenwick, nie lękajcie się. Opatrzność uśmiechnie się do was, bo wasza sprawa jest słuszna. Wiem, że zrobicie wszystko dla honoru swojej ojczyzny. Zapewne ucieszycie się, gdy powiem, że wasz rząd zdobył pieniądze na wasz powrót, jeśli będzie konieczny. Bądźcie błogosławieni. W prawo zwrot. Naprzód marsz. Mam nadzieję, że Amerykanie potraktują ich delikatnie. Wspaniali żołnierze. I najlepsza inwestycja w historii tego kraju. Port w Marsylii, Francja. Waszyngton, Stany Zjednoczone. Biuro w Departamencie Stanu. Wypowiedzenie wojny. Pozdrowienia dla prezydenta, kongresu i obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akt agresji. Ogłasza się stan wojny między Wielkim Księstwem Fenwick a Stanami Zjednoczonymi. Ach, ci dziennikarze, ciągle mi robią kawały. Hey,
Wyjdę na pokład. Jesteś na pokładzie. Jeśli jest ci niedobrze, zejdź pod pokład. Czuję się dobrze. Powiedz ludziom. Chciałbym zostać sam. Dziś alarm próbny. Prezydent wydał oświadczenie o nowej superbombie. Proszę posłuchać. Stany Zjednoczone ogłaszają próbny alarm powietrzny dla całego wschodniego wybrzeża. Do jego zakończenia żadne statki nie będą wpuszczane do portów. Kiedy się zaczyna? Za niecałą godzinę. Nowy Jork opustoszały, niezły widok. Pewnie to z powodu tej nowej bomby. Bomba Q. Mówią, że przy niej bomba wodorowa to pikuś. Nigdy nie zastąpi brytyjskiej marynarki. Kapitanie, transatlantyk, Queen Elizabeth. Zawracajcie, port w Nowym Jorku zamknięty. Co robicie? Zawracaj, Nowy Jork zamknięty, słyszysz? Co jest z nim? Przestań! To niebezpieczne! Nie strzelać! Prowadzimy wojnę! Nie ze wszystkimi! Nikogo nie widzę. Kompletnie wyludniony. Nie ma komu się poddać. Nic się nie rusza. Nie ma statków ani niczego. Może jest nadzieja? Nie, poniedziałek. Sprawdźmy u szypra. Kraj wroga. Duży. Im większy, tym większy upadek. Zwariowałeś? Nie pamiętasz, że mamy przegrać tę wojnę? Nikt mi nie powiedział. W Stanach Zjednoczonych mieszka 175 milionów ludzi, ale w Nowym Jorku tylko 10. Przechytrzymy ich. Niemożliwe. Gdzie wydział zdrowia, komora celna, urząd imigracyjny? Też się zastanawiamy. Bardzo dziwne. Widzisz ten budynek? Pierwszy go zauważyłem. Jest mój. Przygotować paszporty i zaświadczenia lekarskie. Sir, co jest? Plan inwazji.
Dlaczego nikt nie chce nas schwytać? Gdzie oni są? Może mają święto. Dlaczego nie wychodzą walczyć? Ogłosili Nowy Jork miastem otwartym. Wracajmy na statek i poczekajmy. Na co? Po prostu czekajmy. To ty. Kolczuga zardzewiała ci na deszczu. Wojna bakteriologiczna. Od kiedy bakterie są lepkie? Guma do rzucia. Wojna bakteriologiczna. Może na początek przypuścimy szturm na jakiś budynek? Nie. Idźmy naprzód. Na pewno kogoś spotkamy. Są tam, w metrze. Tchórze. Hej, tam na dole. Wychodźcie i walczcie. Nie, bo ich wkurzysz. Feldmarszałku, próbny alarm powietrzny. Wszyscy są pod ziemią. Może i my powinniśmy tam zejść. Poddamy się, kiedy będzie po wszystkim. Próbny alarm powietrzny. Prezydent ujawnił plany nowej bomby. Znacznie potężniejszej od bomby wodorowej. Może zniszczyć obszar 3 milionów kilometrów kwadratowych. Jej wynalazcą jest znany naukowiec dr Alfred Kokinc z Nowojorskiego Instytutu Wyższej Fizyki. Prototyp ma być gotowy w ciągu kilku tygodni. Daj mi mapę. Może powinniśmy czekać na statku? Musimy zniknąć z ulicy. Przecież jesteśmy tu gośćmi. Nie możemy im psuć próbnego alarmu. Tam jest arsenał na rogu 64 ulicy i 5 alei. Pójdziemy skrótem, tędy, przez Central Park. Kto jest za pójściem tą drogą i poddaniem się, niech powie tak. Jesteście bardzo zdyscyplinowaną armią. Naprzód. Co oni tu robią? Chciałem tylko papierosy. Pożycz, poczęstuj mnie. Dobrze. Żebym cię tu więcej nie widział. Dobrze, że to nie jest prawdziwy alarm. Niektórzy proszą się o śmierć. Brygada odskażeń. Chciałem u nich pracować. Nie trzeba łazić. Daj mi spinkę do włosów. Nie mam. Wyjmij z włosów. Gotowe. Urządzenie ostrzegawcze zamontowane. Tato, musisz coś zjeść i przespać się. Pracujesz bez przerwy od 48 godzin. Przygotowałam dla ciebie łóżko w schronie instytutu. W jakim schronie? Trwa alarm próbny. Powinniśmy być na dole. Alarm po co? Przez ciebie i twoją bombę. Ciekawe, co by powiedzieli, gdyby zobaczyli mój działający prototyp. Na pewno byliby przerażeni. Dobrze, że urządzenie ostrzegawcze działa. Tato, chodź. Na jak długo? To może potrwać. Władze chcą przyzwyczaić obywateli do długich alarmów, więc muszę wymontować detonator. Jest bardzo czuły. Może się włączyć w każdej chwili. Na pewno nie masz spinki do włosów? Dlaczego nie zeszliście do schronu? Dlaczego pan wszedł do laboratorium bez pukania? Mamy alarm próbny. Wychodzić natychmiast. To ja radzę panu stąd wyjść. Dla pańskiego dobra. Albo sami wyjdziecie, albo was stąd wyciągnę. Wybierajcie. Co to za zabawy, dziadku? Nie poznaje pan doktora Koknica? Koknic, smoknic, mnie jest wszystko jedno. Wychodzić. Koknic? Facet od bomby Q? Tak, i to nie są żarty. Hi, Doc. How do you do? Hey, this is it. To jest ta bomba? That's
Tak, ale to tajemnica. Proszę nas zostawić w spokoju. Ojciec chce ją rozbroić. Jest uzbrojona? Tak, w dodatku spust jest bardzo wrażliwy, więc proszę nie trzasnąć drzwiami. Do zobaczenia. Dlaczego nie jest Oak Ridge ze wszystkimi naukowcami? Lubi pracować sam. Myślałem, że istnieją tylko plany konstrukcyjne. Tak było. To jest pierwszy działający prototyp. Ojciec chce wszystkich zaskoczyć. Co za poczucie humoru. Jeszcze jedno. Czym ona się różni od bomby wodorowej? Działa na kwodium, które ma stokrotnie większą moc od wodoru. Ojciec wykorzystuje bombę wodorową, żeby wywołać eksplozję. Jego bomba mogłaby zniszczyć całą Amerykę Północną i część południowej. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Gdzie się ukryć bezpiecznie? Trudne pytanie. Węgiel 14, rozumie pan? Tak. Bardzo niebezpieczna. Miejmy nadzieję, że nie zostanie użyta. Miła myśl. Już mi lepiej. Proszę zachować jeszcze większą ostrożność. Chwileczkę. Od wczoraj nic nie jadłeś. Może pan przyniesie ci kanapki? Jestem zajęty. Chyba pan nie chce, żeby mojemu ojcu ręka zadrżała z głodu. Z serem? Z siekaną wątróbką? Siekana wątróbka z piklami. Nie pojmuję. Według mapy to powinien być skrót. Jestem zmęczony. Uszy do góry, może w arsenale podadzą nam filiżankę herbaty. Ktoś zostawił włączony silnik. Może nas podrzuci. Jacyś ludzie kręcą się przy ciężarówce. Strażnicy? Nie, wyglądają jakoś dziwnie. Jak to dziwnie? Dziwnie, jak ryby. Nie zgrywa się jak ryby. Są pokryci łuskami. Jesteś chory czy pijany? Kosmici. Wysiedli z latającego spotka, ze Sputnika. Zauważyli nas, wiejemy. Kosmici. Mają broń na promienie. Zdejmuję to ubranko. Nie strzelaj, bo będą kłopoty. Wcale nie są z kosmosu, to Amerykanie z tej ciężarówki. Chodźmy do nich, przeprosimy. Za późno. Poddajmy się, zanim znów się wpakujemy w kłopoty. Nie powinniśmy zostawiać samochodu z włączonym silnikiem. Oddamy go im. Ucieszmy się. Wsiadać. Pojedziemy do arsenału. Zaczekaj tu. Znajdę telefon i zadzwonię do Wydziału Raportów Specjalnych. Proszę zejść do metra. Chwileczkę. Jestem z brygady przeciwskażeniowej. Gdzie masz mundur? Wyrzuciłem go, kiedy ścigali mnie kosmici. Czekam na partnera. Zejdziesz z własnej woli? Istoty z Marsa. Widziałem je. Dział raportów specjalnych? Nazwisko i sekcja. O'Hara, sekcja numer 4300. Podsekcja trzecia przeciwskażeniowa. Mów. W Central Parku wylądowała grupa kosmitów z latającego spotka. Ilu? 50 lub 60. 60 z latającego spotka? Co jest? Przecież mówię, widziałem ich. 50 lub 60 kosmitów z metalowymi głowami. Są pokryci błyszczącym materiałem. Strzelali do nas w Central Parku z broni na promienie. Mieliście się trzymać z dala od barów. Powierzono wam ważną misję. Gdzie jesteś? W sklepie spożywczym na rogu Alei Kolumba i 69 ulicy. Nie byłem w barze. Nie ruszaj się stamtąd, przyślę kogoś. 300 kosmitów w Central Parku.
400 istot z Marsa w Central Parku. Inwazja z Marsa. Tysiące kosmitów. Istoty z Marsa. Wszędzie pełno latających spotków. Kosmici z Marsa z bronią na promienie. Wiem. Odliczyć. 21? 22. Są wszyscy. Dobrze. Pamiętajcie, poddanie się przytłaczającej liczbie wroga to nie dyshonor, jeśli to się robi po wojskowemu. Rób swoje. Wyrównać szeregi. Za mną, chłopcy. Tully, spójrz. Nowojorski Instytut Wyższej Fizyki. To nie jest arsenał. Nie, znowu zabłądziliśmy. Wracać do ciężarówki. Will! Generał Snippet, połączyć mnie z Waszyngtonem. Pentagon, Waszyngton. Panie sekretarzu, melduję o alarmowej sytuacji w Nowym Jorku. Szerzą się pogłoski, że kosmici z Marsa dokonali najazdu na miasto. Powiedział pan z Marsa? Tak, w Central Parku. Skąd się wzięły te pogłoski? Dowódca oddziału samoobrony złożył raport. Był pijany? Tak, podejrzewamy, ale wolałem złożyć raport. Niech pan jedzie do Central Parku i złoży mi raport. Takie bzdury mogą zniweczyć nasze działania mające na celu obronę naszego największego miasta, które powierzono pańskiej pieczy. Wyprowadzić jeepa. Musimy zejść do schronu. Jestem głodny. I najpierw dokończę pracę nad bombą. Nie rozumiem, dlaczego strażnik nie przyniósł kanapek. Mogłaby być na białym chlebie i bez pikli. Proszę położyć kanapki w tym miejscu. Kim jesteście? O co chodzi? Jestem Tully Bascombe, a to jest Will Buckley. To jest doktor Koknic? Tak. Miło mi. Znaleźliśmy pana. Nie przynieśliście kanapek? Kanapek? Nie. Przybyliśmy pana schwytać. I to kawał? Co to za dziwne mundury? Nie jesteście z samoobrony. Jesteśmy żołnierzami. Nie mamy czasu na wyjaśnienia, ale prowadzimy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Przybyliśmy się poddać, ale pomyślałem, że jeśli schwytamy doktora Koknica, zyskamy lepszą pozycję do negocjacji. Obaj zwariowali. Zadzwoń na policję albo do sztabu armii. Wszyscy zeszli pod ziemię. Co to za przedmiot? Ekspres do kawy. Tak? Nigdy nie widziałem amerykańskiego ekspresu do kawy. Co nacisnąć? Niczego nie naciskać. To bomba Q? Tak. Mała. Przenośna. Zabierzemy ją ze sobą. Dobry pomysł. Idziemy? Zostawcie mojego ojca w spokoju. Pani jest jego córką. Pani też pójdzie z nami. Nie wiecie, co czynicie. Najpierw ją rozbroję. Nie ma czasu. Jak mam ją nieść? Ostrożnie. Tylko niech się pan nie potknie, bo razem z panem upadnie cała Ameryka. Rozumiem. Idziemy. Wyrównać szeregi. Obchodźcie się z nią bardzo ostrożnie, bardzo. Szybciej, wsiadać.
Co tu się dzieje? Jak się nazywasz, żołnierzu? Generał Snippet, głupczaty, kim jesteś? Dlaczego jesteś ubrany tak dziwacznie? Feldmarszałek i główny konstabel Talebaskom. Bierzemy was do niewoli. Feldmarszałek i główny konstabel czego? Wielkiego księstwa Fenwick. Fenwick, jesteś aresztowany. Dostaniesz za to 100 lat. Pomówimy o tym w Fenwick. Będzie pan traktowany z szacunkiem należnym pańskiej randze. Zabrać ich. 150 lat o chlebie i wodzie. This program for an important announcement. Contrary to rumor, there are cars in the city. Do not panic. What did he say? To moje radio. Co powiedzieli? Kosmici z Marsa, nie ruszać się z miejsc. Rozpoznaliśmy istoty z Marsa. Wiedziałem, że do tego dojdzie. I knew it had to come. So stay where you are. Szybko wróciliście, Feldmarszałku. Jak wam poszła wojna ze Stanami Zjednoczonymi? Wygraliśmy. Panie sekretarzu. Co jest, kapitanie? Wciąż nie ma generała Snippeta. Zdegraduje go za to. Znaleziono jego jeepa blisko Nowojorskiego Instytutu Wyższej Fizyki. Podobno tkwiły w nim strzały. Tak jest w raporcie. Przyślą je nam z Nowego Jorku. Była też flaga. Na strzałach? Na jednym z zabudowań służb celnych. Jaka flaga? Jeszcze jej nie zidentyfikowano. Pojawiły się pogłoski o kosmitach z Marsa. Rumors about men from Mars. They're still spreading. Przerwę alarm. Dzieje się coś dziwnego i to mi się nie podoba. Obca flaga na budynku służb celnych? Tymczasem w Wielkim Księstwie. Fothergill, czynię cię odpowiedzialnym za sprawy dotyczące wymiany. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest niezwykle ważne dla każdej społeczności. Do dzieła. Uważam, że powinniśmy udostępnić Amerykanom nasze wino z hojnym rabatem. Mayberry, pierwsze wrażenia są najsilniejsze. Przywitajcie serdecznie naszych uśmiechniętych przyjaciół o chłopięcych twarzach. Kiedy dostaniemy pieniądze, musimy sprowadzić ich maszyny do mleka z melasą i nie zapomnijcie o hot dogach. Co mi przypomina o zakazie bratania się z wrogiem. Władze okupacyjne traktują tę sprawę z całą powagą. Rzecz jasna, pragniemy ścisłej i wzajemnej współpracy, więc zakaz bratania się będzie obowiązywał mniej więcej 48 godzin. Po tym czasie zrobimy wszystko, żeby ci samotni chłopcy poczuli się jak w domu. To chyba wszystko. Są pytania? Nie. Może jedno. Nie powinniśmy już mieć wiadomości? Spokojnie, mój drogi. Nawet kompletny osioł, taki jak Tully, nie jest w stanie zepsuć nam tej wojny. Nie ociągać się. Nie chcę więcej gimnastyki. Pół godziny rozkaz feldmarszałka. Ruszać się. To gorsze niż siedzenie na beczce prochu. Nie pozwala jej rozbroić? Nie. Powiedziałem mu, że bomba jest bardzo niebezpieczna. Powiedział, że o to chodzi. Oszalał na punkcie władzy. Wie, że kto ma tę bombę, ma w szachu cały świat. Jest tylko jeden sposób. Musisz go przekonać, żeby mi pozwolił rozbroić bombę. Dlaczego ja? Bo mu się podobasz. Ale on mi się nie podoba. Dla Ameryki. Dla całego świata. Nie cierpię go. Błagam cię, zrób to. Czy to jest absolutnie konieczne? Absolutnie. Is it absolutely necessary, Papa? Absolutely. Sorry. Przepraszam, koniec odwiedzin. Proszę powiedzieć dyktatorowi, że chcę się z nim zobaczyć. Komu? Bascombowi. Czy pani jest typową amerykańską dziewczyną? Proszę.
Tak. Pani chciała się ze mną widzieć? Tak, panie Bascom. Pani się chciała ze mną widzieć? Wszystko w porządku? Nie mogłoby być lepiej. Kajuta 2 na 4 metry na huśtającej się łajbie z bombą, która w każdej chwili może eksplodować. Czego więcej może chcieć dziewczyna? Bardzo dziękuję. Mogę coś zrobić dla pani? Mógłby pan pozwolić mojemu ojcu rozbroić bombę? Nie mogę. Bardzo proszę. Niech pan to zrobi dla mnie. Nie mogę. Wiedziałam, że nic nie wskuram. Niech pan już idzie. Chyba pan mnie obejmuje. Czy tak traktujecie wszystkich jeńców wojennych? Nie chciałam pana obrazić. Niech pan się nie złości. Wcale się nie złoszczę. Wybacza mi pan? Tak. Mogę już iść? Jeszcze nie. Mimo wszystko, możemy być przyjaciółmi. Zawsze podziwiałem silnych, małomównych mężczyzn, takich jak pan. Jest pan bardzo młody i przystojny, jak na feldmarszałka. Lubi pan amerykańskie dziewczyny? Nie znam ich, tylko panią. I bardzo panią lubię. Miło mi. Może chciałby mnie pan pocałować? Nie mam nic przeciwko temu. Proszę się odwrócić i mnie pocałować, jeśli pan chce. Naprawdę? Tak. Słuchaj, wypatrujcie statku pirackiego z dwugłowym orłem na banderze. Może zaatakować. Co to znaczy? Nie wiem, sir. Statek z lewej burty. Może widzieli tych piratów? Halo? Widzieliście mały... $29 biletów do księstwa Fenwick. Przepraszam, czy tam urządzają bal maskowy, a może tłusty czwartek? Ci ludzie oszaleli. Jesteśmy ich jeńcami, na pomoc. Smacznego. W jakim języku mówiła ta kobieta? Zostaliśmy porwani. Proszę poinformować ambasadę Stanów Zjednoczonych. Numer... Chwileczkę. Czy ten mężczyzna przebrany za żołnierza jest Amerykaninem? Tak. Wspaniali ludzie ci Amerykanie. Serdeczni, szczodrzy, do przesady. Młody naród, więc czasami naiwny. Ale trzeba się z nimi liczyć. O co chodziło? Nie wiem, nie znam francuskiego. Pośpiesz się, prezydent nie może czekać. Nie zapomnijcie o akcie wypowiedzenia wojny. Stany Zjednoczone i Wielkie Księstwo Fenwick są w stanie wojny. A dowiedziało się o tym FBI. Dokument znaleziono za kaloryferem w gabinecie tego faceta w Departamencie Stanu, tak? Tak. Chesterowi nie spodoba się na wyspie Jap. Jak mam powiedzieć prezydentowi, że gromadka Europejczyków z XV wieku podbiła nasz kraj? Na pewno znajdzie pan sposób. A wszystko przez podrabiane wino. Nie rozumiem, dlaczego zdecydowali się na wojnę. Różnice zdań można rozwiązać inaczej. Przecież zawsze byliśmy mili dla małych narodów świata. Pisali listy protestacyjne, a my je zignorowaliśmy.
Jak powiem prezydentowi, że przegraliśmy wojnę? Przegraliśmy? Bo wylądowali, wzięli kilku jeńców i odpłynęli? To absolutna tajemnica. Porwali doktora Koknica i zabrali działający prototyp bomby Q. Więc mamy kłopot. Tak, podporządkują sobie świat. Jak mam to powiedzieć prezydentowi? Wstęp wzbroniony. Jakie to ekscytujące. Gdzie moje sole trzeźwiące? Cześć, Bobo. Szczęśliwy dzień. Nie powinni już być na miejscu? Pamiętasz, co napisali w telegramie? Tak, że przyjeżdżają około 2 po południu z Amerykanami i wspaniałymi wieściami. Całusy Tolly. Oby nie przywieźli zbyt wielu żołnierzy. Wiedzą, że nasz kraj jest mały. Oczywiście, w Ameryce zwracają uwagę na takie sprawy. Idą. Wasza Wysokość, wróciliśmy. Plan uległ pewnym zmianom. Mam nadzieję, że to będzie przyjemna niespodzianka, ale w pewnym sensie wygraliśmy. W pewnym sensie? To długa historia. Przejęliśmy bombę Q, najbardziej niszczycielską broń na świecie. Mamy też jeńców. Doktor Koknic, wynalazca bomby, jego córka Helen. A to jest generał Snippet i policjanci z Nowego Jorku. A to jest bomba. Kretyn. Proszę pani, jeśli bomba eksploduje, zniszczy większość Europy. Proszę mi pozwolić ją unieszkodliwić. Nie możemy. Jeśli stanie się nieszkodliwa, niczego nie zyskamy. Zostaniemy tylko z jeńcami. Mój Boże, skomplikowana sprawa. Umieśćcie bombę gdzieś w lochu. Pan doktor i jego córka zajmą pokoje obok moich. Co podać na śniadanie? Sok pomarańczowy czy pomidorowy? Pomarańczowy. Mojej bomby nie można zamknąć w lochu. Słuchajcie, bombę wykradziono. Należy do Stanów Zjednoczonych. Zdobyliśmy ją w uczciwej walce. Oddajcie ją, bo do końca życia będziecie żyć w strachu. Oddajcie, tak będzie uczciwie. Tak będzie najmądrzej. Tak będzie po amerykańsku. Amerykanka z temperamentem. Wasza Wysokość, generał Snippet. Ostrzegam panią, że znam konwencję genewską na pamięć. Jak miło. Musi mi pan ją wyrecytować. Ja gram na klawesynie. Precz z łapami. Za kogo się macie? Wojna psychologiczna.
Pranie mózgu. Pamiętajcie tylko imię, nazwisko i numer. Cokolwiek wam zrobią. Możemy trochę pokrzyczeć? Najpierw utwórzcie komisję do spraw ucieczki z niewoli. Jak się panu podobają nasze eksponaty? Pani mnie rozczarowała. Ale nie ujdzie to wam na sucho. Traktowanie jeńców określa prawo międzynarodowe. Nie możecie nas torturować ani trzymać w tej celi, drogi generale. To nie jest cela, tylko muzeum. Nie robimy już takich rzeczy. Wiedziałem. Chciałem ich wysądować. Jeśli jesteście gotowi, zaprowadzę was do pokojów. 6x8 zgodnie z przepisami? Nie wiem, nie mierzyłam. Posiłki muszą być podawane na standardowych, cynowych talerzach. Nie mamy takich. Wobec tego nie ruszymy się stąd, dopóki mnie nie zapewnicie, że moi ludzie i ja będziemy traktowani zgodnie z prawem. Rozumiem. Na pewno nic pan nie zje? Tylko na cynowym talerzu. Za mną, panowie. Upominajcie się o swoje prawa. To im pokaże, że nie mogą... Gdzie jesteście? Men! A ty? Mam nadzieję, że generał dobrze się czuje. Pokazałem im. Nie mają cynowych talerzy? Mieli. Inwazja na Stany Zjednoczone? Bomba Q wykradziona. Córka wynalazcy zniknęła. Gdzie jest bomba Q? Gdzie jest Fenwick? Powszechna mobilizacja. Wiadomości. W dniu dzisiejszym sytuacja poważnie się zaostrzyła. W siedzibach rządów światła będą się paliły długo w noc. Pod bronią znalazło się najwięcej żołnierzy w historii świata. Przemawiając w parlamencie, premier powiedział, że Wielką Brytanię i księstwo Feni wiążą nie tylko język i historia, ale też więzy krwi i że tylko za sprawą przypadku maleńkie księstwo nie jest członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów. Dlatego rząd jej królewskiej mości uczyni wszystko, by chronić niezależność tej brytyjskiej placówki po drugiej stronie kanału. Wypowiedź spotkała się z aplauzem członków obu izb. Prezydent Francji stwierdził, że Fenwick nie tylko jest historyczną częścią Francji, ale że interesy obu krajów wielbiących wino są identyczne i będą chronione za wszelką cenę. W Moskwie zapanowała atmosfera entuzjazmu, kiedy premier oznajmił, że chociaż Związek Radziecki skonstruował bombę Q wiele lat temu, miłujący pokój robotnicy tego kraju uczynią wszystko, by bomba księstwa Fenwick nie dostała się w chciwe i splamione krwią ręce imperialistycznych hien. W Stanach Zjednoczonych drużyna Yankeesów z Nowego Jorku pokonała drużynę Zuchów z Milwaukee 6-2 w finałach Mistrzostw Świata Amerykańskiego Futbolu. Na razie nie ma wiadomości z Fenwick, które w chwili obecnej panuje nad całym światem. W tym maleńkim kraju panuje spokój, a jego obywatele nie wykazują zainteresowania napięciem w międzynarodowej polityce. Z Chin. Piszą: nie wahajcie się prosić nas o pomoc przeciw Stanom Zjednoczonym. Wykluczone. Nie możemy ugadywać się z czerwonymi Chinami.
To nie od nich, tylko od tych drugich. Tymczasem w Waszyngtonie. Mamy poważny kłopot. Nie pojmuję. Wyślemy samolot z 40 żołnierzami desantu i odbierzemy im bombę Koknica, zanim się zorientują, co się stało. To nie takie proste. Prawda, prowadzimy wojnę z księstwem Fenwick i możemy je zaatakować. Ale czy chce pan dopuścić do tego, żeby w księdze historii zapisano, że ogromne mocarstwo zaatakowało najmniejsze państwo na świecie? Wie pan co? Mamy problem. Tak. Francuzi chcą wysłać 8 dywizji na pomoc księstwu. Brytyjczycy rozważają, czy może 14. Egipt zaproponował im 6,5 dochodów z kanału Suezkiego. Oczywiście wszyscy chcą wziąć bombę na przechowanie. Argentyna, Brazylia, Francja, Niemcy, Włochy. Wszyscy chcą nam pomóc. Wypowiedzieliśmy wojnę, a owocem zwycięstwa stała się nasza klęska. To był twój pomysł, Bobo. Mój pomysł był doskonały. Tylko kretyn mógł wygrać tę wojnę. I wygrał. Chciał dobrze. Rosjanie zaproponowali 20 dywizji i żądają odpowiedzi w ciągu 48 godzin. Damy im 30 dywizji. Pan nie rozumie naszego położenia. Prowadzimy wojnę z Fenwick. Jak możemy wysłać pomoc naszym wrogom? Wie pan co? Mamy problem. W naszych rękach znalazła się straszliwa machina zniszczenia, która może unicestwić nas i całą Europę. Czy z tego powodu mamy walczyć z całym światem? Wiem, co powiedzą nasze gorące głowy. Strzeżmy naszych granic. Przyznajmy Amerykanom przywilej strzeżenia ich własnych granic. Stać ich na to. Należy bezzwłocznie zwrócić im bombę. Nie jestem pewna. Bobo, Amerykanie to wspaniały naród i być może niepotrzebnie odebraliśmy im bombę. Ale nawet jeśli ją im oddamy, inne państwo skonstruuje swoją własną bombę Q. Będzie ich spora liczba, aż pewnego dnia jedna z nich wybuchnie. Co wasza wysokość proponuje? Nie wiem, ale uważam, że powinniśmy zaczekać. Na co? Nie wiem, po prostu czekać. Wobec tego podaję się do dymisji. Ja też. Tully, teraz ty jesteś premierem, wymyśl coś. Dam z siebie wszystko. Mam zamęt w głowie. Wyrzut sumienia całego świata w moim domu. Trudna sprawa. Szkoda, że nie ma przy mnie Leopolda. Przecież wygraliśmy. Świat już nie jest taki, jak był dotychczas. Wie pan co? Trzeba z nimi zawrzeć pokój. Będziemy mogli ich bronić. Prezydent miał nadzieję, że pan to powie. Niestety sekretarz stanu jest zajęty na Bliskim Wschodzie, więc ja muszę rozwiązać ten konflikt. Polecę do Fenwick i spróbuję wynegocjować rozejm. Zgoda? Ale tymczasem... Kto tam? Mogę wejść? Widzę, że pani wciąż jest na mnie zła. Jestem jeńcem. Bardzo nam się podobała pani wypowiedź, kiedy pani tu przyjechała. To dlaczego nie daliście mi jej dokończyć? Kim pan jest? Przyjacielem. Hrabia Mountjoy, główny doradca jej wysokości, a to jest pan Benter, przywódca lokalnej opozycji. Czego chcecie? W odpowiedzi zapytam, czego pani chce. Chcę, żeby bomba znalazła się znów w Ameryce, tak jak ja i mój ojciec. Generał Snippet i policjanci też? Czemu nie? Po której stronie jesteście? Po stronie zdrowia psychicznego, czyli w tym wypadku po pani stronie. Naszym zdaniem powinna pani natychmiast wrócić do Ameryki z bombą. Naprawdę? Tak. Chcemy jak najszybciej pozbyć się tego kłopotu. Co panowie przez to rozumieją? Że powinna pani zabrać stąd tę brzydką bombę. Pomożemy w tym pani. Mam ją zabrać do Ameryki? Tak. Wrócimy tu za godzinę. Proszę się przygotować do ucieczki. Do zobaczenia, adie. Ach, wy amerykańskie kobiety macie tyle uroku. Mamy tylko godzinę. Szkoda.
Who is it? Kto tam? Well, come in. Proszę wejść. Biorę kąpiel, więc proszę poczekać. Przyszedł pan za wcześnie. Spodziewałam się pana za pół godziny. Mnie? Kto tam jest? To ja, Tully Boscombe. Pamięta mnie pani? Jak mogłabym zapomnieć? Czego pan chce? Porozmawiać o naszej przyjaźni, tak jak pani proponowała na statku. To było na statku. Nigdy nie zostaniemy przyjaciółmi. Do widzenia. Naprawdę pani tak myśli? Tak, proszę odejść. Proszę odejść. Pani krzyknęła. Proszę tego nie zdejmować. Zimna woda. Jak pan śmie tu wchodzić, kiedy tkwię w tej głupiej beczce? Wyprodukowała ją bardzo stara i zacna firma. Co mnie to obchodzi? Beczka to beczka. Proszę wyjść. Dobrze. Poczekam pod drzwiami. Niech pan wróci jutro. Wolę poczekać, jeśli wolno. Straż? Przyjechałem omówić ważką sprawę z jej wysokością księżną Glorianą. Nie wolno nam nikogo wpuszczać. Sprawa jest bardzo ważna. Wszyscy tak mówią. Przyjechałem omówić warunki kapitulacji. Czyjej? Naszej. Proszę poczekać ze wszystkimi. Strażniku! Agresor! Agresor! Wszyscy czekamy, aż miłująca pokój klasa robotnicza Wielkiego Księstwa Fenwick udzieli nam zezwolenia na wjazd. Akurat. Towarzyszu, odrobinę kawiaru? Nie tykam. Generale, mamy mało czasu. Czy doktor Kotnitz nie powinien jej najpierw rozbroić? Nie możemy go znaleźć. Generale, szybciej. Kto będzie ją niósł? Idziemy. Nie ma sensu czekać. Nie mam panu nic do powiedzenia, więc proszę odejść. Rozumiem. Do widzenia. Do widzenia. Z radością nigdy więcej nie zobaczę tej pańskiej antycznej pułapki na turystów. Pani zapomina, że wygraliśmy wojnę. Przypadkowo, zaskoczyliście nas. W biały dzień. Wszyscy byli pod ziemią. Ale wygraliśmy. Mamy waszą bombę i nie możecie nic z tym zrobić. Ukradliście ją. Czy w waszej prymitywnej kulturze złodziejstwo należy do tradycji? To był łup wojenny. Należy do Stanów Zjednoczonych. A pani należy do mnie. Złodziej. Do samochodu. Na pewno mój ojciec czeka ze wszystkimi? Czy ja bym panią okłamał? Szczerze? Tak, dziękuję. Przysięgam, że czeka ze wszystkimi. Proszę, ze mną. Kto tam? To znowu ja, Tully. Nie może pan wejść. Proszę odejść. Przyszedłem przeprosić. Przepraszam. Przemyślałem wszystko i mam problem.
Kocham panią. Naprawdę? Tak. Co więcej, myślę, że pani kocha mnie. Tak? Tak. Mogę wejść? Nie, proszę poczekać. Muszę pomyśleć. Proszę się nie śpieszyć. Powiedział, że mnie kocha. Gratuluję. Chyba mówi serio, ale to kretyn. Może głupi, ale miły. Niech pani napisze do niego list. Od początku go polubiłam. Ja też. Musimy już iść. Gdzie oni są? Zorganizowaliście niezły transport. Należy do księżnej. Mam nadzieję, że się nie dowie. Ja mam swoje zmartwienia. Gdzie mój ojciec? Właśnie, gdzie jej ojciec? Żmija, wiedziałam. Nie martw się, drogie dziecko, zaopiekujemy się troskliwie pani ojcem. Pani zawiezie bombę do domu, a on będzie tu bezpieczny. Sądzi pan, że uciekniemy w tym pojeździe tak, żeby bomba nie wybuchła? Nie ma czasu na spory, bon voyage. Bon voyage. Gdzie jest pan doktor? Nie mam pojęcia. Helen? Moja dziewczyna i moja bomba. Drodzy Państwo, to nie koniec naszego filmu, ale coś podobnego mogłoby się zdarzyć w każdej chwili. Uznaliśmy, że należy Państwa przygotować, wprawić w odpowiedni nastrój. Dziękujemy. Wracamy do naszej opowieści. 5. Jeszcze jeden rzut. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bombarduję Filadelfię. Kto jest właścicielem Filadelfii? Ja. Jest mi pan winien 500 ciężkich bombowców. Proszę. Moja kolej. 4. Ryzyko? Idź do kopalni soli. Na szczęście mogę zapłacić grzywnę. Dostaję Arabię Saudyjską. Niezła gra. Zgadzam się. Dyplomacja na zimno. Proszę sprowadzić mojego Plymouth'a. Mój szofer jest bardzo zabawny. Zatrzymaj się, bałwanie! Zreperuj samochód. Mogłaby pani ją podtrzymać? Przecież to bomba pani ojca. O nie, jestem tylko dziewczyną. Ostrożnie. Ostrożnie. Co znowu? Nie wiedzie pod górę. Zróbcie coś. Wysiadajcie i pchajcie. Now
Tylko łagodnie. Jeszcze trochę. Ostrożnie. Easy, boys. Samochód wjechał w Stuksiana. Coś takiego. Szybko, wyciągnijmy go. Generale, nic się panu nie stało? Generale, nic się panu nie stało? Bomba zaraz wybuchnie. Jestem gotowy. Nigdy nie byłem premierem. Punkt pierwszy. Wino z Kalifornii musi zniknąć z rynku i dalej prowadzimy interesy. Umieścić to w traktacie pokojowym? Tak, i żądamy miliona dolarów. Chyba miliarda. Nie, tylko miliona. Nie spodziewa się pan, że damy wam marny milion dolarów. To mniej niż wydaliśmy na jedno miasto w Niemczech. Ale oni przegrali wojnę. Nie wiem, czy to przepchnę. Proszę spróbować. Chcielibyśmy otrzymać te pieniądze częściowo w wannach i sprzęcie hydraulicznym. Prawda, Helen? Pobieramy się. Gratuluję. A co z bombą? Bomba zostaje u nas. Doktor Koknitz też. Chcemy, żeby opracował gumę do rzucia o smaku naszego wina. Będziemy ją eksportować do Stanów Zjednoczonych. To też mam umieścić w traktacie? Tak. Tak, wszystko. A bomba? Nie możecie jej przetrzymywać w nieskończoność. Niech pan przekona swojego prezydenta, żeby ONZ powierzyła bombę najmniejszym krajom świata. Pragniemy powszechnego rozbrojenia. Chcemy, żeby Narody Zjednoczone nadzorowały jej przebieg. Wasza propozycja nie jest nowa. Wszyscy domagają się rozbrojenia od lat i nic z tego nie wychodzi. Co oferujecie w zamian wielkim mocarstwom? Zaufanie. Nie mogą dojść do porozumienia, bo ciągle o coś się podejrzewają. Mieliśmy nadzieję, że po wojnie będzie lepiej, ale pod wieloma względami jest gorzej. Te bomby i broń. Myśli pan, że mocarstwa powierzą małym, neutralnym krajom misję rozbrojenia? Myśli pan, że na to pójdą? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, zdetonujemy bombę. Wy też wylecielibyście w powietrze. Gdyby wybuchła wojna atomowa, Fenwick i tak zostałoby unicestwione. Właściwie tylko przedłużamy agonię. Ameryka pragnie pokoju, jak zawsze. Uczynię wszystko. Mam nadzieję, że wam się uda. Dziękuję. Miło, że pan do nas przyjechał. Zapewnimy panu eskortę do granicy. Proszę serdecznie pozdrowić pana prezydenta i panią Coolidge.
Przepraszam, ale mamy ważną sprawę. Bomba poddana została nadmiernym wstrząsom. Muszę ją jak najszybciej sprawdzić. Teraz. Tata ma rację. Tylko ostrożnie, tato. Dziękuję. Ślepa bomba. Od samego początku. Niezwykłe. Gratuluję. Tato, jestem z ciebie dumna. Tylko my wiemy. Jak się czuje bomba? Świetnie. Jak nigdy dotąd. Pracujcie dalej. Koniec. Miejmy nadzieję. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany. Tekst Maciej Orkan-Łęcki. Czytał Jan Czernielewski.